Ktoś, kto układał rozkłady jazdy komunikacji w mieście, misternie dopasowywał godziny odjazdów autobusów i tramwajów o nieparzystych numerach. Dlatego droga do domu zajmowała Kazimierzowi Kortuniowi zawsze dużo mniej czasu niż poranna podróż do pracy. Fakt, że w jedną stronę jeździł tylko parzystymi, a w drugą nieparzystymi, jego żona uważała za dziwactwo, on zaś za przejaw zamiłowania do porządku. Piętnastka zatrzymywała się na jego ulubionym przystanku tuż obok kliniki weterynaryjnej. Na witrynie wymalowany był napis – behawioryści zwierzęcy, specjalność gady. Za szybą w sztucznym oświetleniu wiło się kilkanaście żmi zygzakowatych. Wiły się po specjalnej drewnianej konstrukcji w rytm dochodzącego z głośników tańca z szablami Arama Hachaturiana. I układały się w cyfry, które wskazywały aktualną godzinę. Taka żywa reklama gadziego behawiorysty. Kiedy tramwaj zbliżał się do przystanku, Kazimierz Kortuń zawsze spoglądał na zegarek i porównywał. Coś nieprawdopodobnego. Żmije nigdy się nie spóźniały. Wiły się co do sekundy.